I siema, tu Diabeł. I Dredum, a wysłuchacie RPGatki, czyli najbardziej suchego podcastu o RPGach w Polsce. A mnie nie było przez chwilę, co to ma znaczyć w ogóle? Jak zmyło. Tak, Dredu gdzieś na chwilę zniknął. W momencie, w którym idealnie się zaczął podcast, powiedziałem mu 3, 2, 1 intro, a i tak to zrobił. Najgorzej, najgorzej. Siema, czaty, jednak jestem, nie jestem duchem. Ale Halloween niedługo. Za miesiąc. Tak? Naprawdę? No, straszne. Już jakoś tak. No z hakiem. Straszne, dosłownie panie straszne. Dosłownie. Dobra, mi się pisze. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tematem dzisiejszego odcinka właściwie, jest wiedza gracza versus wiedza postaci. Czemu to podzieliłem na pół? Czemu to słowo podzieliłem na pół? Nie wiem. Też nie wiem, czemu to podzieliłem na pół. Generalnie będziemy rozmawiali o wiedzy postaci versus wiedzy gracza, czyli o tym wszystkim, co się dzieje na sesji, kiedy ktoś wie za dużo albo ktoś wie za mało. Jest to oczywiście temat, który będziemy poruszać w bardzo okrężny sposób i na pewno nie znajdziecie żadnych odpowiedzi, ale teraz Dredu wam powie, gdzie można znaleźć nasz podcast. Nasz podcast, jak już wiecie, można znaleźć absolutnie wszędzie. Byliśmy na Marsie, byliśmy na Księżycu, byliśmy na Jowiszu. Niedługo będziemy na Słońcu. Czy tak? Angielska gazeta The Sun ma zamiar napisać o tym, że jest taki podcast jak RPGatka. A tak naprawdę to nie, ale jesteśmy na YouTubie, Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, Google Podcast, Breaker, YouTube. Nie, już mówiłem, że YouTube. Tak, wszędzie jesteśmy. Wygooglajcie nas. Tylko nie w Bytomiu. Chociaż nie, w Bytomiu jesteśmy, bo słucha nas to Original Demon, więc jak najbardziej jesteśmy w Bytomiu, nawet internet w Bytomiu jest w stanie udźwignąć RPGatkę. Także spokojnie, proszę państwa, w Bytomiu też nas znajdziecie. I nawet w Sosnowcu. Okej. Okay. Słuchajcie, nadajemy na żywo, będziemy czytać czat, ale nie odpowiemy na wszystkie pytania z niego, natomiast śmiało pytajcie, śmiało piszcie i będziemy jak najbardziej starali się odnieść do wszystkiego, co możemy opowiedzieć na temat tego, co napisaliście. I tak jak mieliśmy w dzisiejszym odcinku, porozmawiamy między innymi o... Wiedzy gracza. Wiedzy postaci. I metagamingu. No i oczywiście mamy dla was suchara. Okej, ale dobra, bo widzę, że tutaj czat dzwoni po policję już, bo rzeczywiście jest stop klatka. Jesteśmy w bardzo świetnych pozach, więc diable, trzeba coś z tym zrobić. Jest stop klatka? Moi drodzy, jest stop klatka. O, już nie ma stop klatki. Ale to było. Okej. Okay. Nie, tak, jest, nie ma. Nie, chyba nie ma. Jest git. Wiesz co, wiem, chyba słuchajcie. Musiałem zmieniać tylko OBS-a, więc to było powodem. Windows, dziękujemy ci. Brawka. Tak. Czekamy na Windows 11. Jeszcze więcej błędów za tę samą cenę. Tak. Okej. Ale zanim ruszymy z głównym tematem, skoro już nas widać, skoro nas słychać dobrze, to... Kilka tematów na początek. Zacznij, myślę, bo pierwszy jest twój. Okej, dobrze. Zacznijmy w takim przypadku na początek. Pierwszy temat. O Jezus. Ja to napisałem. Trudno. No, jak już napisałem, to napisałem. Słuchaj, no, ostatnio oglądałem sobie parę różnych rzeczy w internetach, oczywiście standardowo. I w tych miejscach w internetach pojawiło się topka RPGów, top 10 RPGów Ignacego Trzewiczka. I ja się zastanawiam... Kogo to kurwa obchodzi? Co znaczy, lubi ja Ignacy Trzewiczek? Po co ty oglądasz sobie na złość triggerujące rzeczy? Bo nie mam co robić swoim czasem. Muszę być na czasie, wiesz, generalnie muszę wiedzieć, co się dzieje teraz w RPGach w kraju. Więc siłą rzeczy staram się coś tam być na czasie. I no, trafiłem coś takiego. I generalnie dowiedziałem się, że podobno takie topki są popularne. I tak masz, Dredu, powiedz mi, czy top 10 twoich RPGów. Jakie jest top 10 twoich RPGów? Jezus, top 10. Zacznijmy od Volsunga, potem jest 5 edycji Dungeons & Dragons. A potem 4 edycje Warhammera i koniec, jest top 10. Nie no, masz 9 wtedy tylko. Potem Warhammera nie, jak? Tylko... Volsung, 5 edycji D&D i 4 edycji Warhammera. Ale Warhammer miał tylko pierwszą, drugą i czwartą edycję. No to weźmiemy jeszcze ten. Jezus Maria Skleroza. Empire? Age of Sigmar. Proszę bardzo, jest 10. Dobrze. Nie, tak serio. Jak odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, które zadałeś wcześniej retorycznie, kogo to obchodzi? Kogoś widocznie kurwa obchodzi, bo ktoś to lajkuje, ktoś to komentuje. Bo to jest internet, bo ludzie obchodzą dziwne rzeczy. Ale tak serio odnośnie topek.
Odnośnie topek, ja lubię topki. Ja mam swoje topki, ale to są takie gry, które mi się dobrze grają, one niekoniecznie mają jakiekolwiek przełożenie na cokolwiek, nie? Bo Volsung, D&D 5, bo mi się najwygodniej gra z 5. Mhm. Bo Warhammer, 2 i 4 jako dwie pozycje. To są 4 gry. Mhm. Wesen na pewno. Morgborg na pewno. Morgborg! Tak, Morgborg tak, bo jest prosty, fajny, przyjemny i bardzo, bardzo mi się podoba szata graficzna, co jest absolutnie niepotrzebne w RPG-ach. Nie wiem, potem cała reszta jak leci. Dokładnie. Pytanie, czy może taki, obcy? Nie mam jakiejś takiej... Obcy? Nie. Nie wysoko, na pewno nie wysoko. Ostrza w mroku tak, ostrza w mroku na pewno. Obcy niekoniecznie jakoś mam... Obcy wysoko, znaczy inaczej, obcy nie będzie wysoko, chociaż jest na tym samym silniku co Wesen, co jest na tym samym silniku co Year Zero i... Znaczy co Mutant, przepraszam. I Mutant będzie wysoko, obcy nie będzie wysoko. Z tego względu, że obcy w samej strukturze z takiej serialowości jakoś totalnie coś mi w nim nie pasuje. Nie mogę sprecyzować co konkretnie, ale jakoś nie mogę tam się przykleić do niego po prostu. Więc to nie jest gra, w którą mi się bardzo, 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 bardzo fajnie grało. Rozumiem. No, a u ciebie jak to wygląda? To jeśli chodzi o moje top 10 RPG-ów wszechczasów, to myślę, że na pierwszym miejscu postawię Numenerę. To na pewno. Numenera też będzie wysoko. Zaraz potem będzie Volsung, który też kocham miłością bezgraniczną i w sumie pierwsza edycja i druga edycja jako jedna pozycja, bo nie będę tego rozbijał, ponieważ druga jeszcze nie wyszła, ale obydwie uwielbiam. Bardzo, bardzo na pewno wysoko będzie gdzieś Warhammer, ale to jest głównie z sentymentu, bo nie do końca uważam to za dobrą grę. I tak samo w moich RPG-ach wszechczasów znajdzie się też mimo wszystko Neuroshima, której nienawidzę, a zarazem kocham. I tyle mam już pozycji. Trail of Cthulhu gdzieś musi wejść. Dużo. Co wejdzieś? Musi wejść? Się też, Trail of Cthulhu. Mi się też do dychy zmieści. Tak, Trail of Cthulhu jak najbardziej. Ogólnie gry na Gamszu. I jeszcze na pewno muszę tutaj wcisnąć do tego wszystkiego Seventh Sea, bo Seventh Sea jest świetną grą i bardzo lubię. Klanarchia? Nie, Klanarchia nie. Klanarchia mam, nawet nie czytałem nigdy. Bardzo lubię natomiast, bardzo lubię na przykład też tego. No, kurde. Szybki do tyłu. Paranoia. O, Paranoia to jest jedna z tych gier, które uwielbiam. I Paranoia jest naprawdę grą, którą każdemu polecam z szczerym sercem. Jeszcze bym tutaj wrzucił do tego In Nomine Magnae Veritas, które w Polsce wyszło w bardzo ograniczonym nakładzie i to ludzie raczej tylko kojarzą z legend. A ja grałem i mam kserówkę. I mam kserówkę. Więc i teraz już zacząłem gubić, co powiedziałem, co nie powiedziałem, więc to było na tyle. Reszcie sobie dopiszcie sami. Wiesz, kurde, właśnie z tymi RPG-ami to jest trochę tak, że to jest takie, co mi się przypomni, to jest na topce, nie? Bo teraz wspomniałem, kurde, Fireballa też bym wyrzucił, ale jak wysoko, jak to posegregować? Czym to posegregować? Nie wiem. No, to prawda. Ale cóż, no co ja mogę powiedzieć? W każdym razie jak najbardziej jest wszystko ładnie, pięknie i te topki nie mają sensu, ponieważ każdy ma własny umysł i co ja mogę powiedzieć? Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, te topki mogą mieć sens. Wiesz kiedy? Jak ktoś ci napisze, wyargumentuje, dlaczego te topki mają sens i możesz się do tego odnieść z perspektywą swoją, nie? W sensie, ktoś ci napisze, że czy powie, czy nagra, czy cokolwiek, że kurde, lubię, nie wiem, Ostrza w mroku, bo podoba mi się świat przedstawiony w grze i podoba mi się mechanika retrospekcji, bo jest fajnie zagrane, że wrzucasz ludzi do ten i oni sobie retrospekcją rozgrywają testy i naprawiają sobie rzeczy w locie, nie? Jakby to jest i to jest taki argumencik, czy taki opis, który sprawia, że gracze, czy ludzie czytający mogą się do tego odnieść i stwierdzić, ej, ta mechanika może być fajna, może mi się spodobać, nie? To jest jedyny plus, który możesz mieć na dobrą sprawę z topek personalnych gier, nie? Tego typu. Dobrze. Widzę, że czat tutaj dzisiaj buzuje. Tak. A ja po prostu, wiesz, Ostrzy nie grałem jeszcze, więc nie mogę się odnieść do tego. Jest wiele gier, w które nie grałem. No, muszę zajrzeć kiedyś.
Tak, musimy kiedyś zagrać Porsche, zdecydowanie, więc będzie na pewno okazja, będziemy pewnie myśleli coś kombinować. Ja mam też dużo gier, które chciałbym ograć, których nie posiadam jeszcze, muszę kupić. Mam też na przykład, kupiłem tego obcego, o którym wspominali na czacie. Musimy napisać Home with the Game, tak? Tak. I to by było, wiesz, no. Słuchaj, spoko, nie? Jakby Honk the Game, czy Gęś the Game, zrobimy to na dwóch statystykach, jest honk i jest bonk i albo robisz wszystko honkiem albo bonkiem, nie? Jakby proste, nie? Mechanika... Tutaj Dr. Spider podał świetny pomysł. Top 10 RPG, w które nie grałem. Ej, to jest dobry pomysł. Warhammer 3. edycja. Tak, zdecydowanie na pierwszym miejscu. Najbardziej. I już zaczniemy od kontrowersji. To Warhammer 3. edycja, nikt nigdy nie grał. Co tam jeszcze jest z gier, które nigdy nie grałem, ale wiem, że są fajne. 4. edycja D&D. A ja akurat grałem w 4. edycję D&D. Nie grałem w żadną inną. Boże. Słuchaj, nie grałem w żadną inną. Poczekaj, kurde, mi się procesor przegrzewa. Grałeś tylko i wyłącznie w 4. edycję dedeków. Nie grałeś w żadną inną edycję dedeków. Tak. I to zagrałem... Całą jedną sesję zagrałem, panie Drenu, więc to jest w ogóle już też, wiesz... To jest jedna sesja, którą grałem w D&D, ever. Wow. Leszka Zielińskiego, zwanego XLS-em, jednego z założycieli... to ja go tnę. Wow. Wow. O, oh, wow. A, wow. Void Dancers. Widzę, że tak dobrze wyszło. Kolejna gra. Ale stop, słuchajcie, myślę, to muszą być, które wyszły, więc Void Dancers się nie załapie. Ale Ultraviolet Grasslands, to co napisał Demon, tak. To jest gra, która jest w ścisłej topce gier, które chcę zagrać. No, absolutnie. U mnie na przykład jest Morgborg w ścisłej topce, które chcę zagrać. Nie, grałem już Morgborga, kurwa, dobra. Nie ma. Grałem Morgborga. Tak. Ale chcę zagrać tego Morgborga u kogoś, kto prowadzi tego Morgborga tak, jak go powinno prowadzić, czyli w pełni OSR-owo. Grałem u Ainaka z Imaginarium, a jak wiadomo, chłopaki z Imaginarium stawiają raczej na klimat niż na... Opisówkę. Tak, znaczy generalnie na opisówkę niż na granie tego tak, jak powinno, z przykazaniem, czyli korzystając z wszystkich narzędzi lochowych, heksów i tym podobnych, nie? Ainy pisze, że jak Morgborg, to bardzo. Jak Morgborg, to bardzo. Ja tego Morgborga poprowadzę sam. With blackjack and hookers. Okay, jest okay. Fajny stół, nie? Jest fajny stół na tym, na Foundry odnośnie Morgborga. Myślę, że trzeba zaciągnąć do Morgborga do grania. Michała Dzida. Dzita? Kuglarza. Kuglarza, dziękuję. Tak, zacząłem się, zgubiłem się w odmianie nazwiska. Przepraszam. Nie chciałem. Nie, spoko, to jest... Wydaje mi się, że jego nazwisko mogło się nie odmieniać. Możliwe. Hej, ale Iggy, my mówimy o dobrych systemach. Kryształy czasu nie są dobrym systemem i absolutnie odpada. Tak. Ej, trzeba by zrobić taką rundkę po wszystkich systemach, nie? Tak, wiesz, zagrać jednostrzał, wszystko po kolei. Takie to najgorsze rzeczy. Ale tylko Tomasz z kimś, kto potrafi w to grać, nie? Tomasz tutaj rzucił dobrym tematem, rzucił hasłem Arkona i to jest w sumie... Arkona. Gra, ale to jest gra znowu. To jest gra, którą musiałbym prawdopodobnie wypierdolić z mechanikę z niej i zagrać nią po prostu czysto fabularnie, bo to jest takie słowianie RPG, które wyszło tem. Rzućcie okiem na Electric Bastionland, obłędno weirdowa gra. Okej, okay, już gdzieś zapisuję sobie z boku. Polecajki od Sera zawsze na porządku, zawsze na propsie. Więc tak, ale generalnie jak widzicie, topki nie mają sensu i... Ale zrobimy to. Zrobimy to chyba w przyszłym odcinku. Top 10 RPG-ów, które nigdy nie grałem. Tylko się przygotujmy. Okej. Okay. Okay. Wiem, na przykład u mnie byłby Mak Wstąpienie. Ja grałem w Wilkołaka, grałem w Wampira. O Magu się zasłuchałem ogromnie dużo, ale nigdy nie grałem. Grałem jeszcze w Mumie i w Changelinga. Okej. Okay. A w Maga nie. To jest w ogóle... Ja w Changelinga nie grałem, tylko widziałem sesję w Changelinga, jak byłem sędzią na Pucharze Mistrza Mistrzów. Już mnie boli samego mówienia. I cząstka ciebie znowu umarła. Tak. Ogry się śmieje. Przygotujmy do RPGatki. Wód? Ty się nie śmiej. Ten ok to niejaki mag. Właśnie. Wiem jakimi pociągami jeździsz. Kiedy rozum śpi?
To jest dobra gra akurat i grałem, kiedy rozum śpi. Grałem dwie sesje, na jednej mój mistrz gry zasnął. Okej. Okay. Kiedy rozum śpi, to nie jest gra autorstwa Piskorskiego? Nie, to nie, to nie jest polska gra. Nie, to nie jest polska gra. Nie wiem, kto jest, nie pamiętam, kto jest autorem. A to jest stary indyk. Znaczy stary jak stary, no ma tam dekadę. Czekaj, bo ja się sprawdzam, jaki Piskorski napisał RPGa, bo on napisał RPGa, tylko nie pytam jakiego. Władcy losu, o, to jest Piskorskiego. Ach, no tak. Nie. Topki mają sens, jak chcesz się pokazać, co umiesz grać i na co cię namówić na sesję. To w moim wypadku nie ma to najmniejszego sensu, bo w moim wypadku namówisz mi na wszystko z miejsca. Bo okej, zagrajmy, no. Wtedy ci powiem, czy mi się to podoba, czy nie. Znaczy, ja rozumiem ten argument i tak, jakbym miał ci powiedzieć, w co najszybciej jestem w stanie poprowadzić sesję, to absolutnie taka topka może ci sugerować, że w to i to jestem w stanie tak od ręki po prostu usiąść i zagrać. Ale też niekoniecznie, bo są gry, w które umiem usiąść i zagrać i poprowadzić sesję, a niekoniecznie są w topce, czytaj ze w którąś siódmą edycję. No i na przykład ze w którąś siódmą edycję łatwiej jest poprowadzić sesję z miejsca, z biegu, niż w na przykład Wolsunga. Zdecydowanie. Z prostej przyczyny. W Wolsunga przygotowanie karty postaci trochę trwa. No. Żeby to było zgodne z mechaniką i zasadami. Więc... A szybkie tworzenie postaci w Zewie akurat trwa około 15 minut, więc... No to jest gra, w którą można usiąść i po prostu pokazać komuś, jak się gra w RPG, a niekoniecznie jest w mojej topce, nie? Mhm. Carton napisał, grałem nawet z Diabłem w kontrakt Oldenhalera przy okazji jakiejś. Na przykład da się namówić. Ten kontrakt, który graliśmy razem, z tego co ja pamiętam, to był gruby deal, bo ja się za to zapłaciłem. To był taki deal charytatywny chyba wtedy, nie? Tak, dokładnie. Zagraliśmy u Kuglarza. Ta sesja nawet jest na YouTubie, z tego co pamiętam. Oczywiście nagrana w bardzo polowych warunkach, ponieważ graliśmy na konwencie z Jawa. Bardzo fajny konwent. Jak kiedyś wróci na mapy, to tak. Bardzo polecam. Na konwencie zastąpił mistrz gry, od razu, kiedy razem śpi. Tak, więc jest generalnie. W nocy, my chcieliśmy grać sesję. On już niekoniecznie. Poza tym kontrakt generalnie uważam, że to jest fajna przygoda. Lekko absurdalna, ale fajna przygoda. Znaczy, generalnie w momencie, w którym tylko przypomnisz sobie, że ej, proszę mi tutaj zagrać w RPGa i wywalisz te wszystkie logiczne rzeczy typu gościu nam proponuje kontrakt, który mówi, że mamy zdobyć klejnot Nurgla i my wiemy, że to jest ten zły klejnot tego złego boga chaosu, to na pewno nie jest nic dobrego i nam nic nie przyszło żadnego dobrego. To wtedy się zaczyna robić fajnie jazda, nie? Bo nie no, spoko, chaos, dobrze rzeczy. Nawiązuje do tematu sesji dzisiaj. Tak, nie? Dokładnie, nie? Dobra, no to może przejdźmy do kolejny temat. Zostawmy go sobie na kiedy indziej. Zostawmy na sam raz. Słuchaj, bo my tu przechodzimy, a tutaj połowa ludzi przyszła po to, żeby posłuchać suchara. No tak. Dzisiaj i tak bardzo ładnie was tutaj jest, więc słuchajcie, przygotowałem suchara. Tak naprawdę ukradłem go z internetu. Więc mam do was, drodzy widzowie i dzisiaj Dredu, ważne pytanie. Otóż, jak nazywa się hobbit, który bardzo szybko biega? Nie wiem. Śmigol. Dokładnie. To jest takie. Ukradłem bezczelnie z internetu. Tak. Nie usłyszałem. Doktor Spider, to możesz ewentualnie sobie bardzo ładnie później odsłuchać na tym. Na YouTubach. Będę zapisy sesji. Jest na Twitterze, dokładnie. Tak, jest na Twitterze jak najbardziej. Chyba świeżo. Nie. Jak ktoś słyszał świeżo w tle, to prawdopodobnie coś się dzieje z jego komputerem i ma problemy z słuchawkami. Może ma jakiegoś świeża w słuchawce. oczywiście wszystkie odgłosy są dostarczane do nas dzięki wspaniałemu narzędziu, jakim jest VoiceMod. Bardzo serdecznie polecamy. Poza tym, że jest wspaniałym narzędziem do zmiany głosu, może być też narzędziem, które będzie służyło soundboarda, pozwoli wam użyć bardzo, znaczy użyć jakichś dodatkowych dźwięków, takich jak ten. A jakby tak kiedyś nagrać całą RPGatkę? Ale innym głosem?
Nie. Nie, myślę, że to by było ciężkie. Niesłuchalne. Tak, dobrze. Więc myślę, że mamy to już ze sobą. A, chwila, oczywiście, jak chcecie kupić VoiceModa, bo VoiceMod jest aplikacją darmową, ale ma też wersję Pro. Jak chcecie kupić wersję Pro, to ja polecam chętnie i użycie wtedy kodu RPG666 i dostaniecie zniżkę 5%. Wow. Jak wiadomo, cebula w nas silna, więc... Dokładnie. I oczywiście zniżki kumulują się, więc wszystkie inne dodatkowe zniżki też zadziałają, jak najbardziej. Polecam. Diabeł. Dokładnie. Dobra, słuchajcie. Myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy przejść do tematu głównego. Spotkaliśmy tutaj, by porozmawiać o tym wszystkim, co wiedzą nasze postacie, ale my nie wiemy, oraz o tym, co wiemy my, ale nasze postacie nie mają najmniejszego pojęcia o tym. I to jest dość obszerny temat, chociaż napisałem sobie tylko parę punktów tutaj. Ja myślę, że sporo czasu spędzimy na czas gadania o tym wszystkim. Więc zacznijmy może od pierwszego przypadku, czyli od nadmiernej wiedzy gracza. Dredu, powiedz mi, jak często się spotykasz z takim czymś, że twój gracz wie o wiele więcej niż to, co powinna wiedzieć jego postać? I tutaj mówimy tutaj typowo o rzeczach związanych z lore świata. Znaczy się, kurde, to jest dość częste zjawisko w RPG, szczególnie jak się gra w Dedeki, nie? Bo tam świniogrona gramy, tu łupiemy ostro. Więc tam jest serwer ludzi, z czego sporo z nich siedzi gdzieś tam w tych podręcznikach, które sobie tam udostępniamy. Bo można, bo czemu nie, bo trzeba z tego korzystać. No i jak ktoś ma dostęp do bestiariusza i przeczyta sobie w tym bestiariuszu ABCD, prawda, potem gra sesję i coś mu nie pasuje, to czasem odruchowo po prostu się zapyta, ty stary, ale bo tutaj coś nie gra, nie? I także to jest, jakby, to jest kwestia lorowa, poniekąd, nie? Więc zdarza się dość często. Jest to też trochę część mechaniczna i też ciężko winić kogoś, że pilnuje zasad, nie? Więc jakby różnie to bywa. Ale... Tak, nie zasady. No nie, myślę o zasadach nie gadamy, tylko o lore, nie? W tych innych przypadkach, jak się gra szczególnie w systemy, których lore jest dość popularny, typu Warhammer czy Dedeki, no to się zdarza, nie? Miałem sytuację, gdzie na przykład w kampanii absolutnie myślałem, że to będzie nagminne, a absolutnie się nie pojawiało. I to było akurat w Warhammeru, co byłem zadowolony, ale jakby poza takimi pojedynczymi wyjątkami to jest sytuacja no, niemalże co sesyjna, nie? Gdzieś tam ktoś tam coś się dopytuje, coś tam gdzieś tam, często też prywatnie, nie? Więc jakby... To... Okej, ale dopytywanie to jest, mamy tutaj przypadek graczy, które generalnie... Poprawianie... Wiedzą więcej, poprawianie nie? Poprawianie też, tak, poprawianie też, ale najczęściej zdarza się to na priv, że tak naprawdę plusy grania online, dostaję wiadomość na priv, ty słuchaj, bo tam powinno być coś, nie? I wtedy jest na priv odpowiedź tak, ale, albo niekoniecznie, albo tak, wiem, że tak gdzieś tam było, ale no takie tam privki też lecą gdzieś, nie? Ale no zdarza się dość często, nie? Poprawianie MGA. Chociaż poprawianie MGA, to chodzi po prostu o samą sytuację, czy się pojawia, tak? Czy się pojawia sytuacja, kiedy masz graczy, którzy faktycznie oni wiedzą o wiele więcej o świecie, niż powinny wiedzieć ich postacie. Typu, nie wiem, właśnie tak jak mówisz, grając w Warhammera, kiedy każdy wie, czym jest chaos tak naprawdę, jeśli grających, a postacie, to jest zawsze ta dyskusja, czy postacie graczy powinny wiedzieć w ogóle, czym jest chaos w Warhammerze. Tak jak zwykłe plebejczycy, tak? Generalnie może jakiś kapłan i tak dalej. Warhammer tutaj pod tym kątem jest bardzo łatwą, fajną grą, ponieważ Warhammer wprowadził już chyba nawet w pierwszej edycji umiejętność wiedzy. I po prostu jak ma się wątpliwości, czy ta twoja postać powinna takie coś wiedzieć, czy nie, to rzuca się na wiedzę. I to rozwiązuje problem. Absolutnie problem tego, czy twoja wiedza gracza ma jakikolwiek wpływ na wiedzę twojej postaci i co możesz faktycznie powiedzieć, czego nie powiesz. Zmienia się tutaj oczywiście, praktycznie wchodzimy w poziom meta, kiedy potwory, widać, że jakie mają charakterystyki i jakie mają zdolności specjalne. I typu każdy grający w Warhammera jakiś czas wie, że jak się atakuje trolla, to trzeba się kurwa najlepiej do niego strzelać z daleka, ponieważ jego krew zadaje 1K6 obrażeń od kwasu. To swoją drogą, nie? Też się zatkać nos, bo smród jest taki, że możesz się przestać ruszać w filmie. No, to wiesz, mniejsza z tym. Bardziej chodzi o to, że generalnie w Warhammerze krew trolla zadaje obrażenia od kwasu i to jest problematyczne, bo generalnie jako gracz to wiesz i jesteś w stanie to wykorzystać w mechanice gry, tak? Bo mechanika gry jest w tym momencie ważna. Ty wiesz, że nie możesz doprowadzić do sytuacji, w której krew z jego opryska ciebie, bo dostaniesz dodatkowe obrażenia, nie? No, ale jakby tak, umiejętności wiedzowe są fajne,
nie? Umiejętności wiedzowe są fajne i jakby też zdarza się oczywiście korzystać z nich na zasadzie, czy my to możemy wiedzieć, rzuć sobie na to, ale zdarza się też, nie wiem czy tobie, czy mi się zdarza, ktoś mi mówi, ty słuchaj, ale to powinien być czerwony smok, bo coś tam. Mówię, no dobrze, to rzuć sobie na naturę, żeby zobaczyć, czy twoja postać jest, ma taką wiedzę, czy może mieć taką wiedzę, nie? Aczkolwiek też na przykład zdarzają się takie sytuacje, gdzie gracze pytają, ty słuchaj, bo ja wiem, a czy moja postać może coś tam wiedzieć? I wtedy pada kontrpytanie, a skąd? Nie? I to jest to bullshitowanie mistrza gry, że jak jesteś w stanie wyjaśnić, skąd twoja postać może mieć taką wiedzę, no to może się uda bez rzutu nawet, nie? Tak, ale czy to jest to bullshitowanie, które niekoniecznie zawsze powinno być miejscem? Po to są właśnie te umiejętności wiedzy w tych grach, żeby to jak najbardziej zrobić, nie? Żeby generalnie testować je, żeby się upewnić, czy gracz powinien wiedzieć. I tutaj jak najbardziej mówimy też, pamiętajcie, że mówimy o nowych grach. O SR-y i ogólnie old school'e zostawimy sobie na koniec. Teraz mówimy o grach, w których jak najbardziej pojawiły się już umiejętności i tym podobne. Bo przypadek gier bez umiejętności jest zupełnie odmienny i to ma, zasługuje na osobny temat. Tak, ale jeśli chodzi o lore, który gracz ma większą wiedzę, to jest w wielu grach nagminne. I to nie jest problem tak naprawdę. Tak długo jak gracz nie forsuje czegoś, że a ja na pewno to wiem, tak? Albo moja postać jest hiper, duper, mega przedkurwistrzem i rozdupiaczem i na pewno wiem, jak pokonać Boga Chaosu, bo czytałem o tym w tym i w tym podręczniku. I tak, generalnie taki gracz jest zwykle po prostu dupkiem, bo naczytał się podręczników i bardzo fajnie, że on naczytał się podręczników i ma wiedzę, ale niech kurczę rozdzieli tą wiedzę, którą on posiadał od tego, co posiada jego postać. Niech przemyśli sobie faktycznie sam, czy w ogóle powinien. Ten na przykład Iggy pisze, że staram się nigdy nie poprawiać MG, jeśli zrobi coś, co jest niezgodne z lore. Chodzi o to, MG tworzy świat, niekoniecznie musi być taki sam jak w podręczniku. Samo jeśli chodzi o przeciwników, zawsze może ich przecież zmienić. I tak, to jest prawda, generalnie. Znaczy, to też prawda w tradycyjnych RPG-ach pod kątem tradycyjności w podziale MG gracz, nie? No bo są RPG-i, w których współtworzymy ten świat, więc tutaj też jest zupełnie inna sprawa. No i, znaczy, ale te współtworzenie myślę odpuszczamy na obecną chwilę, jeśli chodzi o lore, bo wiadomo, że w takich grach lore tworzy się razem i co się powiedziało jest na stole, tak zwane ten karta stół, tak? I to zostaje po prostu naszą rzeczywistością. I tak i nie, bo tu jest kwestia, wiesz, ta kwestia właśnie, że prawda jest tak subiektywna jak stół, przy którym gramy, nie? Że zależy na ile się dogadywaliśmy, czy się na cokolwiek dogadywaliśmy, bo może, mogło być tak, że się nie dogadaliśmy i całą sprawę trzeba będzie przedyskutować już po fakcie, nie? Ja nie mam żadnych problemów z cofnięciem decyzji, czy z cofnięciem słów, które powiedziałem, nie? Jeżeli ktoś mi powie, ty słuchaj, wiesz co, bo kanonicznie tam coś tam, i nie robi mi to różnicy żadnej? To dlaczego by tego nie wprowadzić tak, jak było kanonicznie? Nie mogłem czegoś nie wiedzieć, mogłem coś zapomnieć, mogłem coś przekręcić. Ruling, nie? Na tą sesję do końca gramy tak i tak, a od przyszłej sesji już sobie polecimy tak, jak powinno być według podręcznika, bo czemu nie? Kwestia właśnie tego, żeby tą kwestię przegadać i pomyśleć, jak bardzo nam jest potrzebna i istotna do tego, żeby się dobrze bawić, nie? I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o poprawianie się, nie? Bo tak. Każdy z nas ma prawo robić błędy i ja nie widzę problemu z tym, żeby ktokolwiek kiedykolwiek mnie poprawił, kiedy gram. Więc. Tak, ja też nie mam z tym problemu generalnie jak najbardziej. Inna sprawa, że jeśli chodzi o lore świata, ja zwykle mówię graczom, że słuchajcie, jeśli chodzi o świat, gramy w tym świecie, ale ja w wielu miejscach mogłem go zmodyfikować na swoje potrzeby i niekoniecznie będzie tak jak w podręczniku, jak coś przeczytacie, więc to też miejcie na to uwagę, że może być zupełnie inaczej niż czytaliście, bo w jakimś miejscu coś mi nie pasowało, a uważam, że zmiana lore to jest moje czyste, zbójeckie prawo i o wiele bardziej wolę zmienić historię świata, niż zmienić mechanikę świata gry, tak? Ale jeszcze jest inny problem, bo to, że wiemy, my sobie dyskutujemy o lore gry i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa. Ale sytuacja, która znaczy się jest, pojawia się w systemach rozgrywających się w czasach współczesnych albo w przyszłości i w tym momencie mamy gracza, który posiada jakąś specjalistyczną wiedzę z jakiegoś zakresu, tak? Mhm. Nie wiem, jest specjalistą od Gwiezdnych Wrót, tak? Albo ogólnie jest. Czekaj, na przykład in real life. Jakby potrafi operować in real life Gwiezdnymi Wrotami. Co, nie? Carry on.
Albo jest specjalistą po prostu, nie wiem, od broni palnej. O, to jest ten temat najlepszy. Broń palna, tak? Specjalistą od broni palnej, przychodzicie na sesję, gracie sobie w tą pieprzoną Neuroshimę i korzystasz z podręcznikowych zasad, które tam się pojawiły, które prawdopodobnie większość ludzi, która widziała broń na oczy, powie wam: co to za bullshit? Tak nie powinno być. Broń tak nie działa, broń się tak nie zachowuje. A tutaj to nie, to tak nie powinno wyglądać. Że mówiąc o tym, że dobra, a to jak to się zachowuje, nie wiem, ten silnik przed tego samochodu, to też jest łatwe, też często, nie? Ja na przykład nie mam prawa jazdy. Nie wiem, jak się zachowują silniki, nie znam się na silnikach samochodów i gracze mi mówią, na przykład nie zadają pytania jako mistrzowi gry, jak się zachowuje silnik tego samochodu? Ja odpowiadam: nie wiem, kurwa, nie znam się. Nie działa. Pary, nie? Jakby... Kurde. No i co, wiesz co, znowu cała ta perspektywa rozbija się o to, co wy gracie i jak chcecie w to grać, nie? Bo to też można zrobić rzutem. Nie? Bo jeżeli twoja postać, bo to, że ty masz jakąś wiedzę, to teraz pytanie, nie? Jaką grę gracie i jaka szansa jest, że twoja postać też ma tą samą wiedzę, nie? Bo jest szansa, jeżeli gracie w przyszłości i każdy ma prawo jazdy, powiedzmy domyślnie, to może akurat ma tą wiedzę o tych samochodach, nie? Jeżeli ma tą wiedzę, że to jest wiedza powszechna, jakby, wiesz, w dzisiejszych czasach wszyscy mają prawo, znaczy może nie, większość ludzi ma prawo jazdy, ale większość ludzi, którzy posiada prawo jazdy, nie potrafi tym samochodem operować tak na dobrą sprawę, poza prowadzeniem go, nie? Jakby i tak jeżdżą do mechanika, żeby wymienić olej. Powiedzmy, nie? Jakby... No, myślę, że większość ludzi byłaby w stanie sobie sama wymienić ten olej, ale... Okay. Robi to, korzysta z mechanika, bo jest to łatwiejsze, tak? Bo tam tak teraz są zrobione rzeczy, nie? No, znaczy to właśnie, wszystko się rozbija o to, jak tak naprawdę ktoś jest w stanie uświadomić, może nie uświadomić, tylko wytłumaczyć, dlaczego twoja postać w grze ma tą wiedzę. Na co wy się dogadaliście? Czy wy możecie wytłumaczyć coś takiego? Czy to wchodzi w grę? Czy to jest, wiesz, w sensie takie bullshitowanie mistrza gry, które jest spoko? Czy macie jakieś... symulacjonistyczne skille, które temu odpowiadają i wprowadzacie je do gry i rzucacie na zasadzie, rzuć sobie na automatykę, żeby zobaczyć, czy twoja postać zna się na... Ale tu nawet tam, już nie chodzi o to, że gracz i jego postać, tylko gracz tak naprawdę mistrzowi wytyka w opisie błędy jakieś, nie? I tutaj właśnie na przykład Original Demon pisze, arszenik na ostatniej sesji tajemnic żarnowca, który był u mnie, był taki whatever. Generalnie nie wiedzieliśmy, zapomnieliśmy, nikomu się nie chciało sprawdzać. Po prostu w takiej improwizacji doszliśmy do tego, że ktoś tam gdzieś użył arszeniku i poznali to po smaku i zapachu. To oczywiście tam ktoś później wytknął na kanale, nie jako specjalnie ten, ale później jako po prostu widznie, że arszenik i nie ma ani smaku, ani zapachu. No, okej. Okay. Fair. Jakby wlali się do herbaty i nagle też nie ma smaku i zapachu. Nie, znaczy generalnie jasne, ja rozumiem. Nie, to absolutnie ma sens, że ktoś wie, że arszenik ma smaku i zapachu. Może to wytknąć. I okej, ale to jest tylko i wyłącznie gra w pewnym sensie, nie? Więc jakby... No, dokładnie. W momentach tego typu ja zawsze stosuję rule of cool. Czyli nie przejmujemy się tym, jak jest w rzeczywistym świecie, przejmujemy się tym, żeby nam się dobrze grało, żeby nam to sprawiało przyjemność, więc jeśli coś ma sens w danej scenie, to it stands i cholera tyle, nie? I nam wszystkim nie przeszkadza. Nam nie przeszkadzało, to była akurat uwaga od widza i też nie było, od razu nie mówię, to nie była uwaga od widza, tak żeby się przypierdolić do nas, tylko generalnie zwrócenie uwagi na to, że tak to jak jest w rzeczywistości i tyle, nie? Natomiast jeżeli chodzi o wytykanie gracza mistrzowi gry, czy wytykanie mistrza gry graczowi pewnych rzeczy, bo to może działać w dwie strony, czy mistrzyniom i tak dalej, no to kwestia tutaj, myślę, pozostaje najlepszym, może nie najlepszym, ale takim fajnym rozwiązaniem byłoby stwierdzenie, okej, okay, na ten moment zostańmy przy tym, jak jest, żeby zagrać, a nie robić teraz dyskusji na temat, który jest nam zbędny do tego, żeby było fajnie, ale zapiszmy sobie to na boku i porozmawiajmy na przyszłość, jak chcemy takie sprawy rozwiązywać i tak dalej, nie? Bo to jest, jakby to przede wszystkim są tematy, które można rozwiązać po tym, jak skończymy się dobrze bawić, nie? To kiedyś się przestajemy dobrze bawić? Tak można? Znaczy nie, no w sensie, wiesz, kończymy grać po prostu. Bo... Po sesji, tak wiem, ale kiedy przestajemy dobrze bawić, to tak można? Nie, no nie, panie Dredd, no, przepraszam bardzo. Całe życie to świetna zabawa. Jej. Tak, całe życie to piękna zabawa. Z grą mamy screen freeze. Diabeł, co ty robisz? Ja nic nie robię. No właśnie, to twój komputer.
Nie, to ewentualnie Discord coś robi, wiesz? Może. Nie wiem, kurwa. O, może jak zminimalizujesz Discorda, to mrozi frame'y. Może. Nie wiem. No. Okej. Okay. Ruszyło. Tak. A będą po prostu na ten, na zapisie artefakty. Przepraszam, że Discord, bo u nas to samo było, pisze Żuław. Okej, okay, czyli generalnie Discord się popierdolił. I mam nadzieję, że nie będzie tego powtarzał już zbyt zwierzęstwo. Ja nie patrzę na Sargeda tak naprawdę, bo czesała jego do podcastu, więc... Spoko. Jakby, tak, jeżeli minimalizujesz okno Discorda, to potwierdzone info, że będzie frizowało klatki. Bo tak się dzieje. Znaczy, to niekoniecznie jest wina Discorda, żeby nie było. To może być wina Windowsa. No może być wina OBS-a, który nie ma okna, z którego przejmuje obraz. Nie, to jest wina Windowsa, który generalnie po zmieniwaniu okna je frizuje. Oh, whatever. Tak, diabeł nam umiera. To wilgotne powietrze. Gorące dokładnie. Powietrze. Wracając do naszego podcastu i do naszych tematów, tam to się oczywiście wytnie, hehe. Jak to usłyszeliście na podcaście, na zapisie, to zostawcie komentarz. Tak, po 600. Dla kumatych. I tak, i właśnie, przejdźmy do tych braków wiedzy gracza, bo generalnie tutaj się pojawia już taki temat, który w sumie mnie porusza bardziej, bo gracz nie wie nic o świecie, na przykład, nie? Przyszedł na sesję, został zwerbowany na szybko, przyszedł na sesję Warhammera, nie ma żadnego pojęcia o świecie. No i są mistrzowie gry, którzy jak najbardziej wszystko bez problemu powoli wytłumaczą, będą tłumaczyli powoli, mówili i sprawdzali i pomagali i tak dalej. A są tacy, którzy powiedzą, że nie wiesz, to twój problem. Tutaj na przykład na kanale u mnie na Discordzie Mał napisała bardzo piękną rzecz, że znaczy piękną, bardzo chujową rzecz. Nie, że ona napisała o chujowej rzeczy, może tak o. Żeby nie było wątpliwości. Grała raz szlachcianką i MGWiek piła ze mnie i drugiego gracza, że my gracze nie znamy się na polowaniach, więc obśmiewała postaci jako niekompetentne przy życiu świata. I takie... What? Wiesz co? To jest kolejny argument z cyklu chcesz być bardem? To zaśpiewaj coś. Tak. Jest taki blog sobie w internecie, którego nazwy wam nie podamy, nie dlatego, że nie chcemy, tylko nawet już zapomniałem i nawet z drugiej strony też nie chcemy, to jest inna sprawa, gdzie pojawił się artykuł mówiący, który poruszał, czy możesz grać wszystkim i generalnie tam właśnie było opisane, że powinien gracz jak najbardziej być obcykany z wszystkimi informacjami, które powinien mieć do grania daną postacią. Już nie mówiąc o tym, że na przykład, nie wiem, nie można odegrać elfa, bo nie jesteś w stanie poczuć się jak istota nieśmiertelna i tak dalej, nie? Oczywiście to nie było mojego. To nie było chyba tam akurat. To był kiedyś argument u mojego znajomego na sesjach, że nie możesz grać elfem, bo nie jesteś w stanie oddać psychologii elfa. Pozdrawiam cię, Maciek. Great. Będę grał kurwa elfami. Znaczy ja nie będę grał, ale tak, great. Znowu freeze obrazu jest, ale jest świetny freeze obraz. Możecie zrobić z tego screena i wrzucić na tapetę gdzieś, albo mema z tego zrobić. Ja się zastanawiam, co tu się dzieje, kurwa. Wiesz co? Ja generalnie to teraz mi się znowu skojarzy, słuchajcie, nieśmiertelne Monopoly i porównywanie RPGów do gier planszowych. Jakby kiedykolwiek ktoś wam powie, że nie możecie czegoś robić w RPGach, czymś grać, albo jest to wasza wina, bo nie znacie świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wyciągnijcie Monopoly i zapytajcie się, czy chce z wami zagrać w Monopoly. Jak powie, że chce zagrać w Monopoly, to się zapytajcie, czy może wam pokazać swoje portfolio ze stock marketu i cryptocurrencies i w ogóle jak nie przekracza 50 tysięcy czy 500 tysięcy, to powiedz im, że nie będziesz grał z takim człowiekiem, który nie potrafi zarządzać finansami w Monopoly, bo to jest gra dla ludzi, którzy umieją zarządzać finansami. I właściwie tyle w temacie. Absolutnie nie musisz czegoś umieć w realnym życiu, czy czegoś wiedzieć, żeby to robić, nie? Po prostu w grze fabularnej, czy w jakiejkolwiek innej grze. Jakby, tak. No nie o to w tym chodzi, to jest tylko zabawa, nie? Tak, na przykład wiesz, kto pisze, ja przeżyłem Wolsunga nie znając lore, ale współgracze i MG bardzo mnie wspierali. Jeśli trafi się na... Wiedziałem, że tak będzie. Pisał do mnie.
Powiedziałem, pisał do mnie, bał się strasznie, mówiłem, że ma zagrać i widzisz co, miałem rację. Okej. Jezus Maria. On naprawdę się bał grać ze mną, ja wiem, że mam ksywę diabła, ale bez przesady. Słuchaj, ludzie, widzisz, przez takie, jak to co napisał Mał, nie? Zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie wytykają, że ktoś czegoś nie wie i tak dalej. Jasne, znajomość gry, wiedza o świecie, znajomość mechaniki może zmienić odbiór, może poprawić ten odbiór, może sprawić, że będziesz umiał więcej, może wiedział coś inaczej, byś zrobił cokolwiek, nie? Mm. Ale to jest tylko fragment wszystkiego. Z kim grasz i jakie masz podejście, ile jesteś w stanie przegadać, to jest dużo bardziej istotna część całego grania czy całej zabawy niż to, ile jesteś w stanie przeczytać w ciągu 15 minut od zwerbowania do zagrania. Po prostu. Absolutnie nie ma się czym stresować, to jest tylko zabawa, nie? To nie jest rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko prezesa. Już to wiesz, to jest też inna kwestia. Ja na przykład wiem, że część streamerów prawdopodobnie nie dopuściłaby do gry streamerów, czy tam zapisu, youtuberów, tak, którzy zapisują, nie dopuściłaby do gry ludzi, którzy nie znają gry, bo ponieważ tak i w ogóle nie, ale wydaje mi się, że ja na przykład, czy ty, tak, słuchajcie, nie ma lepszego, nie masz wiedzy, nie jest to w żaden sposób problem. To nie jest problem, żeby coś takiego zrobić. Ważne jest, żebyście po prostu chcieli się dobrze bawić, ewentualnie zapoznali się z mechaniką, jeśli macie możliwość. Tak, absolutnie, nie? Bo tłumaczenie mechaniki na początku zawsze się odbywa, jak gram z nowymi ludźmi, ale jest to często skomplikowane, a to jest takie bardziej, jakby to powiedzieć... DM, brakuje mi słów jeszcze tradycyjnie. Więc generalnie jak najbardziej polecam, nie przejmujcie się, generalnie grajcie sobie jak chcecie i... A, dobra, mechanika. Tak, generalnie zgubiłem się w swojej wypowiedzi, dlatego musiałem coś zrobić. Myślę, że rozwiązałem problem tego Freeza, będzie to upierdliwe, mam nadzieję, że nie będzie tego robił, tylko na sesjach, kurwa, bo to będzie trochę upierdliwe też. Mamy kciuki. Tak, wracając. Do mięsa, czy do brzegu. Do mięsa, do brzegu i do podcastu. Tak. Generalnie gracz, który nie ma wiedzy o świecie, czy o jakiejś wiedzy specjalistycznej do symulacjonizmu, to nie jest problem. Znaczy, jak chcesz tego robić problem, to generalnie ja każdemu graczowi, który chciałby cię grać, powiem nie iść do niego i tyle, nie? Bo będziesz sobie psuj z jakąkolwiek zabawę. I to o to chodzi w RPG-ku, żeby, nie wiem, doktoryzować się, kurde, z broni palnej albo z silników. Zresztą tutaj pięknym przykładem jest to granie w Star Treka na przykład, tak? Grając w Star Treka jesteś wcielasz się w wykwalifikowanego oficera Gwiezdnej Floty. Masz pojęcie o astronawigacji. O gwiazdach i o flocie. No nie, masz pojęcie o astronawigacji, o silnikach warp, o paru innych rzeczach, o dowodzeniu statkiem, coś czego prawdopodobnie większość z nas w realnym świecie nie ma po prostu bladego najmniejszego pojęcia o tym. I dalej jesteśmy w stanie w tą grę grać i dobrze się bawić. Dlaczego? Ponieważ nie zwracamy uwagi na taki tego typu bullshit. Chcemy grać, gramy. Gramy, bawimy się dobrze i gramy po prostu w grę. To jest gra, a nie sprawdzian z wiedzy o Star Treku, której nawet może w niektórych miejscach nie było nawet w odcinkach. Zagrałbym w Star Treka 40 tysięcy, gdzie ekipą dowodzącą USS Enterprise są Skaveny. Nie pytaj. Nie pytaj. Ale zagrałbym. Tak. Dobrze. Okej, słuchajcie, przechodzimy do samego tematu, myślę, bo tutaj zawiesiłem diabła. Tak. Powiedz mi, diable. Czy są z twojego doświadczenia, z twoich doświadczeń z grami fabularnymi jakieś poważne problemy wynikające z przenikania się metagamingu z fabułą? I tutaj w kontekście właśnie nawet, tak jak napisałeś ty zresztą, zagadek na sesji, czy jakichś innych sytuacji, gdzie na przykład mistrz gry próbuje wprowadzić jakąś, nie wiem, jakiś element, który ma być niespodzianką, ale gracze są na tyle doświadczeni, czy na tyle inteligentni, czy na tyle obeznani z wszystkim, czy ze światem naszym, czy growym, że wiedzą, co tak naprawdę chce. Czy z tego powodu, że metagaming się przenika z fabułą, zdarzają ci się jakieś problemy na sesji? Wiesz co, czy generalnie problem zagadki na sesji zawsze jest jeden, tak? Tak długo jak gramy w nowoczesną grę, w której masz umiejętności różnego rodzaju i tego typu sprawy, tak te zagadki stają się bez sensu, ponieważ by the mechanika powinieneś móc tą zagadkę rozwiązać korzystając
z umiejętności postaci, tak? Czyli generalnie, dobrze, widzisz przed sobą jakieś tam jakieś rzeczy, tak? I, no dobrze, to przyglądam się mi i testuję inteligencję. I chuj, nie? I cały twój misterny plan zrobiony. Zagadki w pizdu. I to jest takie, no, słabe, nie? To jest problem tym, że zagadka na sesji nie jest zabawą, znaczy nie jest zagadką dla postaci graczy, tylko jest zagadką dla graczy zwykle. Nigdy nie spotkałem się z other way around, żeby faktycznie zagadka była zagadką dla postaci graczy. Tak. I można sobie wyżej próbować odegrać to w postaciach, wiesz, o co mi chodzi, ale to dalej pozostaje wszystko w kwestii rozwiązania to jako gracze, bo postacie to co najwyżej rzucą sobie na Inta, czy na Arkana w DD-kach, czy na coś tam innego, czy na Cypher, czy coś tam, nie? Dokładnie. To jest problematyczne, znaczy wiesz, to jest, można po prostu olać i pytanie jest, czy wszystkim się podoba i czasami to jest fan. Czasami to jest fan, jak gracze chcą zagadki, nie? To jest to pytanie, nie? Znaczy, ja mogę powiedzieć to jedno. W sumie tutaj wyrwę coś, co generalnie mieliśmy później pogadać, ale po prostu to wyrwę i przechodzę od razu do tego miejsca, bo tak naprawdę zagadki logiczne, wszelkie tego typu sprawy, to jest domena OSR-ów. To jest coś, co pasuje jak zajebiście do OSR-a, którym generalnie to jest coś, co napisał Seji u mnie na Discordzie, że w zamierzchłych czasach, kiedy RPG zaczynały dopiero, gra polegała na tym, żeby jednak sprawdzać umiejętności gracza, a nie jego postaci. Tak zaczynały RPG i tak to wyglądało. No i OSR się do tego jak najbardziej też odnosi i generalnie w OSR-ach, między innymi dlatego mechanika jest taka turbo prosta, bo odnosimy się do wiedzy gracza i do jego umiejętności, a nie do jego postaci. I dlatego też te zagadki mają sens, bo one są wpisane w tą grę i one są częścią tej gry. Pytanie poszło z czatu i przeczytam je, ale potem dorzucę jeszcze coś do tego rozwiązywania zagadek za pomocą umiejętności, o czym powiedziałeś, że to jest kwestia nowych gier. Wiesz, kto pisze. Przyjmijmy, że chcą, domyślę, rozwiązać zagadkę, ale nie umieją jej rozwiązać, więc jak to ogarnąć? I Tomasz odpisał od razu, można dawkować rozwiązanie zagadki. Jak najbardziej można, najczęściej powiedzieć, rzućcie sobie na jakiegoś tam skilla. Nikt nie zdał. Właśnie tutaj kwestia jest taka, żeby nie chodzi o to, żeby ktoś miał jakiś próg zdania tego skilla, tylko dać podpowiedź osobie, która ma najlepszy wynik. Tak czy inaczej, nie? Ale jak to najlepszy wynik? Jest jakiś test, zawsze ma jakiś swój poziom, on musi być jawny. Właśnie, to niekoniecznie musi być jawny poziom, niekoniecznie musi być poziom w ogóle. To wtedy jest wbrew większości reguł, większości gier, co oznacza w takim wypadku... Przykład, w Dungeons & Dragons test inicjatywy nie ma poziomu trudności, jest testem po to, żeby zobaczyć, od kto ma najlepszą do najgorszej inicjatywę i ustawić kolejności. To samo może być zrobione z dowolnym innym testem, jeżeli chcesz dać komuś jakąś podpowiedź, tylko dlatego, że jest najlepszy w danej sytuacji, w danym momencie. Ale to, wiesz, w walce to ma sens, bo w walce to jest potrzebne, tak? Musisz ustalić kolejność. Natomiast w tym wypadku... Pozwól mi skończyć. Inicjatywa ma sens, bo tak mówię, ustalamy, kto jest pierwszy. Natomiast w wypadku tej podpowiedzi, na chuj. Po prostu powiedz im tą podpowiedź. Znaczy tak, możesz, ale możesz to też podpowiedzieć jednej osobie i zobaczyć, jak rozwinie się gra dalej, nie? Kwestia dogadania się, co tak twoi ludzie chcą grać. No tak, ale znaczy nie, ja jestem przeciwny darzaniu podpowiedzi jednemu graczowi na przykład, tak? Ale to jest każdy gra jak chce, żeby nie było. Tutaj Sal pisze, kiedyś mieliśmy zagadkę matematyczną, która nas zatrzymała. Postanowiliśmy znaleźć naukowca w mieście i wrócić tutaj, żeby nam pomóc, nam rozwiązać zagadkę. Pięknie. Sal pisze też, że jawny poziom trudności nie jest koniecznością. Ja generalnie nie jestem przeciwnikiem niejawnych testów trudności, więc sorry, nie dogadamy się. Ja nie lubię gier, w których nie ma jawnych testów trudności. Gracz jako gracz musi wiedzieć, jaki jest poziom trudności, bo musi wiedzieć, co musi wyrzucić i ewentualnie co może zrobić, żeby to poprawić sobie jakieś swoje szanse, w jakiś sposób. I tak i nie. No w Trailsach masz sytuację, w której ci mówią, że masz tylko w jednym wyjaśnione wypadku. W zasadach, nie? Tylko w jednym nie, wypadku. Masz wyjaśnione w zasadach, że możesz dawać albo możesz nie dawać, zależy czy grasz pulpowo czy nie. Grasz pulpowo, to mówisz, jakie mają poziomy trudności, jak ale... nie grasz pulpowo i chcesz trzymać taki poziom horrorowy,
żeby jakby oni, gracze się stresowali poziomem trudności bardziej na tej zasadzie, to nie mówisz im, jaki jest poziom trudności. Przede wszystkim tylko w jednym momencie Trial of Cthulhu mówi o tym, żeby podawać, nie podawać. Jest to test Sense Danger. Wtedy mówi ci wprost, nie podajesz nigdy. Koniec, kropka. Znaczy, ja mogę też się mylić, oczywiście, nie znam na pamięć podręcznika. Wiesz co, znajdę fragment i go sprawdzę, bo mogę, znaczy nie wiem, czy ja się mylę, czy ty się mylisz, ale to mało istotne jest. Ktoś z nas się myli. Czaty, znajdźcie to za nas. Ale wiesz, to co mówi gra, a to co mówi uczciwość i przyzwoitość i rozum i godność człowieka, to zupełnie inna sprawa. Tak i nie. Ja tam nie mam nic przeciwko ukrytym testom, tak na dobrą sprawę. Jakby one są spoko, nie? Znaczy to też zależy od tego, kto lubi grać i tyle po prostu. Ukryte testy mają jeszcze jeden minus, jako że gramy online, na przykład gramy tak na streamach. Ciężko jest tobie zrobić ten ukryty test, żeby ten musiał być po prostu wyciągać jakieś kości, już jakieś osobno, albo w jakimś innym czacie, albo cokolwiek, nie? Tak, nie lubię rzucać za graczy, po prostu nie lubię. Mhm. Aczkolwiek na przykład ostatnio dogadaliśmy się, że na Klątwie Strada wszystkie testy dead save, nie wiem jak jest po polsku, test na umieranie po prostu, będę rzucał za graczy. Ale tak, to jest test na umieranie w zimnej wodzie, czy to jest test tylko na umieranie? Tak, test na umieranie, to jest po prostu na umieranie, w zimnej wodzie są osobno. masz kość karną. No, ale będę wykonywał te testy za graczy tak, żeby nie wiedzieli, w jakim stanie są, tak na dobrą sprawę, nie? I spoko, nie? Jakby jest taki dreszczyk emocji, bo nikt nie wie, tak na dobrą sprawę, jak szybko trzeba reagować i w jak złym stanie są ludzie. Tak, wiesz, tutaj napisze, jak nie znam poziomu trudności, nie czuję zagrożenia, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale odnośnie zagadek, Original Demon powiedział bardzo fajną rzecz i to jest coś, co na pewno warto rozważyć. Zagadka tego typu nie powinna mieć jednego słusznego rozwiązania. Jeśli gracze wymyśli coś, co uważacie, że jest spoko, idźcie za tym, cholera jasna. Nie wpadnie na wasze jedno poprawne hasło, kurde, które tam gdzieś zapisali się w tym tacy, które było 15 pomieszczeń dalej, dwa poziomy wyżej, nie? Bez przesady, nie karćmy graczy za to, że nie znaleźli jakiegoś jednego śladu pojedynczego, który na przykład był nie do znalezienia. Dajcie alternatywne rozwiązanie i to jest bardzo fajny pomysł zawsze. Tomasz napisał, że w czwartej edycji młotka można sprawdzić, jaki poziom sukcesu będą mieć i ile informacji można przekazać. Jasne, zgadzam się, że to też jest fajna rzecz, że możesz poprosić graczy o rzut i zależnie od tego rzutu dać im x podpowiedzi, czy x rozwiązań, czy x jakichś śladów, zależnie od tego, jak dobrze im poszło, nie? W Warhammerze czwartej edycji można... Tak, to czytałeś, tak? Tak, dokładnie tak. To jest bardzo fajne, no. To jest... Tylko to też pytanie jest, najpierw tak musisz ustalić i w Warhammerze musisz ustalić poziom trudności. Mhm. Nie ma niejawnego poziomu trudności w Warhammerze. Tak. No tak, tu się zgadzam. Jakby możliwości jest sporo, nie? I każdy ma swoją jakąś pewnie sytuację, każdy ma swoją wersję tego wszystkiego, każdy ma swoje jakieś rady, które można użyć. Tak. A niektórzy mają tyczki. Dokładnie, niektórzy mają 5-10-stopowe tyczki i będą nimi bić po ścianach. No i też można, nie? Dokładnie. No. Gorzej jak idziesz, słuchajcie, bo jakby wszyscy przyjmują, że jak ktoś idzie tym tunelem, nie? I macie taki długi, ciemny tunel, idziesz tym tunelem z tą tyczką i klikasz te klawisze, które są tą tyczką 10 stóp przed tobą, to wszystkie klawisze, wszystkie przeszkody, wszystkie pułapki to są kolce wyskakujące z sufitu, albo nie wiem, kosa wychodząca ze ściany. Nikt, absolutnie nikt nie przewiduje, że tą pułapką są bełty wystrzeliwane za was, nie? Why? Where's your logic now, nie? Znaczy, ja bym powiedział pytanie, jaka jest odległość od ściany? I bym podważył, ale mistrzu gry, efektywny zasięg kuszy to na przykład, nie wiem, 20 metrów według podręcznika. Fair. Absolutnie. Zgodzę się. Bym podważał ewentualnie zasięg efektywny jak coś. Wcale się nie dziwię. Też bym podważał. Ja przypomniałem się teraz The Gamers i po prostu wiesz, to szukanie pułapek i zawsze jestem ostrożny i tak dalej, nie? No, biegnę, ale powoli. Tak. Piękne. Więc tak, i to jest ten moment, w którym możemy przejść powoli do waszych pytań, drodzy widzowie, bo w sumie powiedzieliśmy już większość rzeczy, które chcieliśmy powiedzieć. Oczywiście pewnie gdzieś tam pominęliśmy i coś przeskoczyliśmy, ale jeszcze mamy chwilę. Tak, bo
Zaraz będziemy się pewnie zwijać, bo Dredu ma jeszcze jakiś podcast do nagrania inny. Zdradza mnie. Mam nie podcast, mam wywiad do nagrania. Kto słuchał, ten wie. Nie słucham wywiadów. Po co? Dlaczego? Nie wiem, no, ja lubię. Biegnę, ale powoli. Dredu 2011. To nie jest moje, przepraszam. To jest dowcip z taką długą brodą, jak długie dredy moje. Absolutnie, kolejny dzisiaj taki pan. Biegnę, ale powoli. Czekaj, sam jeszcze było takiego. Były takie hasła, typowe hasła RPGowców wszechczasów. Wiesz co, nie wiem, jeśli chodzi o The Gamers, tam było dużo takich, ale biegnę, ale powoli na pewno nie jest The Gamers. Nie, to nie jest The Gamers, nie. W The Gamers jest właśnie... Lift from the Legs. Odpowiedzi, kiedy elf z małą siłą otworzył bramę siłowo, której nie mógł podnieść barbarzyńca, Rogar. Ach. Da się. Zawsze tak, się skradam. Zawsze dokładnie. Się skradam, paruję, unikam, oddaję. Tak, ale jakby są takie trzy, teraz nie mogę sobie przypomnieć, mam zaćmienie. Zawsze śpię w zbroi, to też jest jedno z takich, ale... W tej jaskini nie ma smoka. Było coś ze skradaniem się też. Nie, już nie pamiętam, mało istotne. Kiedyś to znajdę, wrzucę to w komentarz któryś. Dobrze, i oczywiście na pewno wrzucimy cokolwiek w komentarz i w opis. Na pewno. A, krzyczę, ale cicho, czy coś takiego, nie? Krzyczę, ale już cicho. Nie pamiętam. Krzyczę do niego, ale cicho, żeby oni nie słyszeli. No, tego szepcząc. Typu rzeczy. Tak, szepcząc. No, w tej zasadzie. Ale zawsze śpię w zbroi, to też jest... Tak, jedno z tych. Powiedzcie, jakie macie jeszcze ewentualnie pytania odnośnie... życia, śmierci i innych wiedzy graczy. Arpeszków. Tak, bo to jest ten moment, kiedy z chęcią jeszcze mam odpowiedź na parę pytań, zanim Dredo będzie musiał pójść. Ty umówiłeś się na konkretną godzinę z Olą? Około 22. Więc około 22, okej. To dobrze, to mamy jeszcze te 5 minut, ale widzę, że dzisiaj czat, jak był aktywny przed chwilą bardzo, to... Jak sobie z graczem, który zna przygodę, w którą gra... Okej, no patrząc teraz na znaczy tak, jak sobie poradzić z graczem, który zna przygodę, w którą się gra. Po pierwsze pytanie najważniejsze jest takie, Demon. Czy ten gracz robi z tego sobie wytrych do tego, żeby sobie ułatwić przygodę? I tutaj jest to pytanie do ciebie, ponieważ ty grasz u mnie w kontrakt, znaczy nie w kontrakt, tylko w potępieńca, w kampanię, którą znasz. I pytanie jest takie, czy ty, mając wiedzę, znając przygodę, robisz sobie z tego wytrych i próbujesz sobie w ten sposób ułatwić? Odpowiedz uczciwie. Ja zadam takie pytanie, w takim razie też wystrzelę, że tak nazwę, z armaty w stronę czatu. Jedno z graczy, u mnie, moich graczy, klątwy Strada, połowa z was ogląda tą klątwę, druga połowa w nią gra pewnie, macie aktualnie 5 graczy u mnie w Klątwę Strada. I jedna z tych osób zna fragmentarycznie bądź całościowo grę, scenariusz, jakkolwiek. Wie, co się dzieje, wie, co się będzie działo, wie, co się wydarzyło, cokolwiek, nie? W większych lub mniejszych częściach. Moje pytanie do was, drogi czat, czy wiecie kto? Ja nie wiem. Nie, no oglądam. Właśnie. Ja nie odpowiem na to pytanie, nie powiem. Bo generalnie to pytanie, że ktoś, kto zna przygodę, w jakiś sposób się wyróżnia, albo używa tego, ale niekoniecznie, nie? Jakby po prostu niekoniecznie to w jakikolwiek sposób może rzutować. Jeżeli ktoś potrafi oddzielić wiedzę gracza od wiedzy postaci, albo po prostu nie ma ochoty być dupkiem, to nie wykorzysta tego, co wie. I tyle, nie? Są sytuacje, w której gracz będzie bezczelnie wykorzystywał podręcznik czy przygodę, do której się... przygodę, do której usiadł i przeczytał, żeby wybić się czy wygrać w RPG-a i jakby zepsuje tym wszystkim najprawdopodobniej grę, bo niestety, ale tak to będzie się kończyło, że ludzie się poirytują tym. Natomiast to niekoniecznie jest fakt. Niekoniecznie jest tak, że ktoś po przeczytaniu będzie tego używał. Może ktoś przeczytać po prostu, bo chce wiedzieć, czym ta gra jest i tyle. A potem i tak grać, jakby nigdy nic nie wiedział, bo po prostu umie. Bardzo dużo zależy od tego, tak na dobrą sprawę, z kim grasz i na co się dogadałeś. Tak, ale tutaj powstał się nasz demon. Demon zna potępieńca i nie wykorzystuje, nie ułatwia sobie. Kolejnym przykładem jest to, co dzisiaj wspomnieliśmy wcześniej. Ja z Sarem i paroma innymi osobami graliśmy w Kontrakt Oldenhallera
I ja znam tą przygodę bardzo dobrze, chociaż nie wygrałem wtedy jej nigdy, ale znam ją doskonale, bo czytałem ją kilka razy. Wiem, że część z tych graczy, którą graliśmy, też znała tą przygodę. I co więcej, ja później prowadziłem ją i później grałem jeszcze u Mał kolejny raz tą przygodę. I pewnie będę okazała się znowu zagrać w Koltach Oldenhalera, jakoś jakiejś dobrej sprawie, to znowu to zrobię. I co najważniejsze, tak, znam tą przygodę, wiem, co dokładnie się wydarzy. Wiem, gdzie są wszystkie pułapki, dlatego pójdę, będę je wszystkie aktywował, kurwa. Ponieważ uważam, że będzie ciekawiej, kiedy ktoś otworzy te drzwi w końcu w złą stronę. Po co dla kumatych, którzy znają kontrakt. No. Pytanie znowu od Wierzchła. A jak przypadkowo chlapnie, okej, idziemy do tych kultystów. Stary, naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, jak mało uwagi ludzie zwracają na to, co się dzieje dookoła, kiedy gracie w sesję. Naprawdę, jeżeli chlapniesz, że ktoś i że idziecie do tych kultystów, to połowa ludzi pomyśli, że to jest żart, druga połowa nie zrozumie, trzecia połowa nie słucha. Tak, są tylko dwie połowy, wiem. Powiedziałem, że są trzy. No to jest tak, jak to są, jak wiesz, zna więcej niż jedna osoba przygodę, to zrozumieją. Jak jesteś jedną osobą, która zna tą przygodę, to nikt nie zrozumie, bo za to był mistrzem gry. True. Więc jakby generalnie rzecz biorąc, nie ma się co za bardzo przejmować. Jak się chlapnie coś takiego przypadkiem i się zorientujesz, że chlapnie coś przypadkiem, to albo to odegraj, że twoja postać jest świecie przekona, że to są kultyści i rób sobie z tego jaja. O, nie wiem, cokolwiek, nie? Jak dokładnie. MG zrobi wielkie z oczy i spali sobie poker face'a, sorry! No trudno, mówi się trudno, przepraszasz i grasz dalej, nie? Dlatego generalnie zwykle nie powinno się zwracać uwagi na to, co mówią gracze, tylko już wyłapywać najważniejsze informacje. Tak. Niech oni sobie grają. Kontekst, nie? Kontekst się liczy. Oczywiście, drodzy słuchacze, to jest żart i nie polecamy tego w żaden sposób. Słuchajcie swoich graczy i rozmawiajcie z nimi. Ale po prostu to idealna reakcja. No. Tak, generalnie właśnie to jest tak, graliśmy w ten kontrakt, myśmy grali w cztery osoby i z tego co pamiętam, wszyscy, którzy tam byli, grali przynajmniej raz w kontrakt i grali, znali dobrze mechanikę pierwszej edycji i tak dalej. Aczkolwiek mogę się mylić, bo mogę coś w ten, ale no generalnie it's not a problem, nie? Pierwszy raz taka przygoda w ten sposób może być bardzo zabawna i może dać sporo fanów ludziom, widzom i w ogóle. I sam wam samym, bo to nie jest tak, że musicie znać wszystko na pamięć i znasz przygodę. Ile znasz dzień szczegółów? Pamiętasz ten jeden konkretny szczegół, który wam pomoże przejść do końca, pokonać coś tam? Jeśli przygoda była napisana w ten sposób, że gracze pozostali nie dojdą do tego sami, to może być ewentualnie w tym momencie tym, który uratuje tą przygodę przed porażką, tak? I to nie jest złe. Tylko zrób to w odpowiednim momencie. A jeśli przygoda jest dobrze napisana, to prawdopodobnie gracze i tak dojdą do tego finału z pełną wiedzą. Wiesz, to nie jest kryminał, w którym musisz wiedzieć, który powiesz od początku, to lokaj zabił, bo... No, bez przesady, tak? Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest odpowiednio... dużo, które powiedzieliśmy na ten temat. Dredu widzę, że już pisze powoli z Olą, także myślę, że trzeba będzie go powoli zwolnić. Nie. Dostałem wiadomości, że tak nazywam prywatne, które musiałem szybko odpisać, bo były istotne. Przepraszam, ale się musiałem rozproszyć na chwilę. Spoko. Ja ci daję tutaj dobrą wymówkę, a ty... Kompletnie nie umiesz odgrywać swojej postaci. Absolutnie, przepraszam, ja socjalnie awkward jestem bardzo, ja przepraszam, specjalnie sobie dałem minus 10 w charyzmę, nie umiem. Dobrze, także w takim przypadku, drodzy słuchacze, słuchali się podcastu RPGatka, ja jestem Diabeł. A ja jestem Dredy. Dobranoc.